Cześć, w tym wideo wyjaśnię Ci, czy jak masz na egzaminie okulary, tak jak ja, ale kod tych okularów nie jest wpisany do orzeczenia lekarskiego przez lekarza uprawnionego do badania kierowców i czy egzaminator na egzaminie praktycznym nie będzie robił Tobie problemów. Witam, mój problem polega na tym, że posiadam prawo jazdy kategorii B terminowe na 15 lat i mam kod jazdy w okularach. Zapisałem się na prawo jazdy kategorii C, byłem u lekarza uprawnionego, niestety ubrałem szkła kontaktowe, natomiast lekarz nie zapytał, czy mam wadę wzroku, tylko mnie zbadał bez żadnych zastrzeżeń, wszystko szybko, sprawnie i na temat. I teraz moje pytanie brzmi, czy egzaminator dopuści mnie do egzaminu, gdy będę w okularach? Proszę o pomoc, pozdrawiam. No niestety, pierwszą rzeczą, którą zrobi, to spojrzy do dokumentacji, którą ma, spojrzy na orzeczenie lekarskie i nie dopuści Cię do egzaminu, nie dopuści Cię do kontynuowania tego egzaminu, jeżeli tylko zobaczy jakąś dysproporcję, czyli u Ciebie okulary, w orzeczeniu lekarskim nic. Co bym zrobił? Po prostu wrócił do lekarza, który Cię badał, wyjaśnił problem i poprosił o dopisanie właściwego kodu na orzeczeniu lekarskim. W ten sposób zaoszczędzisz 100 kilkadziesiąt złotych, które kosztuje ten egzamin. Jeżeli Cię interesują podobne problemy, oczywiście zapraszam Cię na moją stronę internetową. Tam opisane są różne podobne przypadki, związane również z egzaminatorami prawa jazdy, na prawo jazdy. Oczywiście mile widziany komentarzy tutaj pod tym wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.